I szanowni państwo, tak. Przechodzimy do ostatniego punktu. To są zgoda, to jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z nas chce złożyć oświadczenie, tak jak powiedziałem? Panu proszę. I chcę tu na wstępie przeprosić za poprzednią sesję, bo no, tak się jakoś zagalopowałem, że no, nie dopuściłem państwa do głosu w sensie złożenia jakichś oświadczeń, to sam oświadczyłem. O terminie kolejnej sesji zamknąłem szybko posiedzenie Rady. Bardzo proszę. Bardzo proszę panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja bardzo uprzejmie proszę, jestem młodym radnym i być może nie znam zasad panujących w Radzie, natomiast w mojej opinii obrady i dyskusja polegają na tym, że niezależnie od tego, kto zadaje pytanie, to odpowiadający próbuje na nie odpowiedzieć. I o takie odpowiedzi bym prosił nie tylko na moje pytania, ale wszystkich szanownych radnych. Dziękuję. Zgodnie ze statutem, po zakończeniu dyskusji referent udziela odpowiedzi. Czy to będzie referent z ramienia zarządu, czy referent z ramienia grupy radnych, która składa uchwałę, czy to będzie referować przewodniczący komisji. No, tak jest zapisane w statucie i świadomy jestem, bardzo świadomy zapis, bo to nie o to chodzi, żeby się przerzucać nawzajem cały czas tymi samymi argumentami, tylko powinniśmy się koncentrować na problemie, przedstawić swoje argumenty, a każdy z nas jako radny ocenia i podejmuje decyzję w głosowaniu. Nic więcej. Nic więcej. Ale nie o to pytałem przynajmniej. No, przynajmniej ja tak zrobię. Dobrze, no to będziemy się docierać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, pan. Jeśli można. Szanowni państwo, mam tutaj przed sobą pismo skierowane do pana przewodniczącego. Może odczytam, bo to będzie jasne. Pismo jest zredagowane i wystosowane przez grupę radnych. Kraków, 29 sierpnia 2013 roku. Pan Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 6 w Gronowicy w Krakowie. W związku z pana wypowiedzią na 22 sesji Rady Dzielnicy 6 w Gronowicy 25 października 2012 roku, cytuję, państwo popełniliście przestępstwo, mam to na piśmie od prokuratury. Wzywamy pana po raz ostatni do ujawnienia wszelkich dokumentów potwierdzających pana wypowiedź, a zwłaszcza tych, o których pan wspominał na sesji. Jako radni, których dosyć często pan obraża zarówno na sesjach Rady Dzielnicy, z Trybuny Rady Miasta Krakowa, jak również w środkach masowego przekazu, mówimy tym pańskim działaniom stop. Mamy dosyć publicznego zarzucania nam popełnienia przestępstwa i działań destrukcyjnych, a także prób ośmieszania nas w mediach. Domagamy się zaprzestania tych szkalujących nas działań i ujawnienia dokumentów potwierdzających naszą rzekomą działalność przestępczą. Czujemy się przez pana poniżani i obrażani, co utrudnia nam sprawowanie mandatu poprzez narażenie nas na utratę zaufania publicznego, niezbędnego pracy radnego. Wzywamy pana zatem, aby w terminie 14 dni od dnia dzisiejszego, to jest do dnia 12 września 2013 roku, przedstawił nam pan dokumenty rzekomo obciążające nas, o których mówi pan w trakcie cytowanym na wstępie wypowiedzi. Kopie dokumentów proszę przesłać na adres podany w nagłówku pisma, bądź powiadomić nas o sposobie ich odebrania w Radzie Dzielnicy. Prosimy również o okazanie oryginału. W razie kolejnego zbagatelizowania naszego żądania podejmiemy kroki przewidziane prawem. To jest, proszę państwa, trzecie nasze wezwanie pana przewodniczącego do opamiętania się i do tego, aby przestał postępować niezgodnie z prawem. Ja na ręce pana przewodniczącego złożę pismo oryginalne, potem pana Jacka poproszę. To jest oświadczenie, tak? To jest prawa doświadczeń, kieruję do pana pismo. Nie ma w ramach oświadczeń kierowania. Panie przewodniczący, oświadczenie do protokołu. Tak, to jest oświadczenie również. To proszę napisać oświadczenie do protokołu, a nie do... Panie przewodniczący, wystarczy, że ustnie stwierdzę, że proszę o dołączenie tego do protokołu. Ale to jest pismo adresowane do pana. Panie, pan jest proszę zatem proszę tutaj napisać, jest to oświadczenie do protokołu, dołączyć do protokołu. Czy ktoś jeszcze chce, aby należał? W takim razie ja kilka informacji. Pierwsza rzecz to krótka informacja o pracy zarządu w okresie wakacji, to od 5 lipca do 28 sierpnia. W okresie
okresie tym zarząd dzielnicy 6 odbył 5 posiedzeń, podczas których zostało przyjętych 9 uchwał. To sprawozdanie doręczone do skrzynek, czy jeszcze nie? Będzie Państwu doręczone do skrzynek. Proszę? Nie wiem, ale chcę. Czy... Aha, no tak, 2016. W każdym razie tylko przeczytam, w jakich sprawach zarząd wydawał opinię. To jest tak, w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalno-służbowego wielorodzinnego przy ulicy Gabrielica Polskiej w Krakowie, w sprawie zmiany nieruchomości położonej w Dolnej Ulicy na Błonie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycyjnego publicznego budowa połączenia kolejowego MBL Kraków Balice z Krakowem, w sprawie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa włożonego do publicznego wglądu dnia 18.06.2013 do 29.07.2013, w sprawie poparcia działań rodzinnego ogrodu działkowego Widok, w sprawie poparcia działań rodzinnego ogrodu działkowego Złoty Róg, w sprawie opinii projektu budowlanego wykonawczego na rozbudowę i budowę dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz miejsc postojowych wraz z uwolnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia na działkach nr 107/20, 489/11, obręb Przyjak Wielkowodza w rejonie ulicy Rydla w Krakowie i w sprawie korekty tras linii tramwajowej biegnących do dzielnicy 6 Bronowice. Jak również uchwała w sprawie upoważnienia zarządu dzielnicy 6 do wyboru przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w komisji. I czyli w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy 6 do prac w komisjach powołanych przez jednostki miejskie. Możecie się Państwo z dokumentami zapoznać w biurze Rady Dzielnicy. Druga informacja. To jest przekazane podziękowanie dla Rady Dzielnicy 6 za zorganizowanie dla życia akcji LATO w roku 2013. I w tym podziękowaniu na rodzice dzieci tutaj podpisali radość dzieci, możliwość twórczego spędzania czasu, zaangażowanie wychowawców oraz ogromna wdzięczność rodziców dają nadzieję na kontynuację akcji w latach następnych. Serdecznie dziękujemy, czy wykrzykniki i podpisy. I tutaj też można będzie to odprawić bezpłatnie w galerii poprawa obrazów. Ten dyplom podziękowania. I Szanowni Państwo, jeszcze takie informacje krótkie, które no, mogą się gdzieś tam się Państwo czytać. To znaczy tak, z inwestycji miejskich, jeśli chodzi o budowę wojska przy ulicy Zarzecze, termin zakończenia robót to jest koniec października, więc jeszcze wykonawca ma trochę czasu. Tam pozostała sprawa już chyba nałożenia nawierzchni podłogi tamowej i jeszcze tam ogrodzenia na tych wysokich pikochwytach. Jeśli chodzi o wykonanie sygnalizacji świetlnej w Mytnikach, jest ona na ukończeniu, być może uda się, żeby została uruchomiona 2 września. Zobaczymy, te decyzje nastąpią w ostatniej chwili, podejrzewam. To jest to, jeśli chodzi o remont peronów na pętli, również trwają w tym kierunku prace. I liczę na to, że te sprawy również się uda zrealizować. Tak dla przykładu powiem, że ze wszystkich środków finansowych przeznaczonych na zadania dzielnic nie zostało jeszcze zaangażowane ogólnie dla wszystkich dzielnic około, że chyba 7 czy 8 milionów, no gdzieś tak mniej więcej, to jest jeszcze sporo pieniędzy, ale też jeszcze jest, można powiedzieć, cały kwartał do końca roku, więc w zależności jak są dochody, to są też wpuszczane kolejne zadania i tutaj wszyscy przewodniczący mają nadzieję, że no, będzie dobre wykonanie w tym roku, jeśli chodzi o dzielnicę. I ostatnia rzecz, jeśli nie zajdą jakieś uzasadniona potrzeba,
Kolejna sesja odbędzie się 26 września 2013 roku o godzinie 18 i też tutaj już w siedzibie Rady Dzielnicy. Mam nadzieję, że nie powinno być problemów. I Szanowni Państwo, zamykam 32 sesję Rady Dzielnicy 6 Miasta Krakowa. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w sesji i zapraszam we wrześniu.